Siema, z tej strony JK. Słuchajcie, pod ostatnim filmem, cisza, link na górze, jeżeli nie widzieliście, dostałem komentarz, że montować w taki sposób to marzenie. Kwestia raczej dyskusyjna, ale postanowiłem, że nagram dla Was właśnie filmik, w którym pokażę Wam, jak taki film zmontować. Nawet ten sam film. A żeby pokazać Wam, że nie jest Wam do tego niezbędny jakiś mega zaawansowany program, to zmontuję to raz jeszcze od nowa w darmowym iMovie. Fakt, można powiedzieć, że jest to program dostępny tylko na Maca, czy też na iPhone'a. Możecie go sobie też za darmo ściągnąć z App Store i w bardzo podobny sposób zmontować Wasz filmik na telefonie. Ale muszę Wam z doświadczenia powiedzieć, że sam często oglądam tutoriale z innych programów, np. z Premiere Pro, czy z DaVinci Resolve, czy z Sony Vegas, w którym też montowałem. Pomimo tego, że montuję na co dzień Final Cut Pro, bo zazwyczaj zasada montowania jest ta sama. Praktycznie niewiele zmieniło się od momentu, jak montowałem 10 lat temu moje pierwsze filmiki w Windows Movie Maker do momentu, jak montuję teraz Final Cut Pro, jest po prostu trochę więcej funkcji, co nie znaczy, że nie możecie uzyskać pewnych efektów w tych bardziej darmowych i mniej zaawansowanych programach. Postaram się też opowiadać w sposób bardzo uniwersalny, także niezależnie od tego, w jakim programie montujecie, będziecie raczej w stanie uzyskać bardzo podobne efekty. A teraz, jak już się nagadałem, to po prostu przejdźmy do komputera i zmontujmy filmik. Cisza od nowa. Zapraszam. Włączamy iMovie.